Widowie, zobaczcie na to, co się dzieje na mieście. Każdy jest spanikowany. Dlatego wydaje mi się, że na wszelki wypadek powinien sprawdzić, co dzieje się w telewizji. Witaj Państwa w nowym wydaniu Simon Newsów. Informujemy, że właśnie w ostatnim pokrętle leci ogromny meteoryt, który jak się zderzy z ziemią, wysadzi wszystko dookoła. A nastąpi to dokładnie za 24 godziny. Dlatego proszę się schować, lub wyjechać lepiej z Brookhaven i oglądać telewizję, będziemy informować o wszystkim na bieżąco. Nie, zaraz, jak to zrobić? 24 godziny się schronić? Nie, dobra, widzę, to jest serio straszne, ale to musi być na 100% fake po prostu. Wiecie, jakaś straszna informacja. Simon! Meteoryt leci na Brookhaven, wsiadaj, uciekamy stąd! Zaraz, jaki meteoryt? To na pewno jest, wiecie, że po prostu fałszywa informacja. To nie jest fałszywa informacja, wszystko jest rozwalone, uciekamy. Ej, faktycznie, let's go, widzę, po prostu każdy panikuje na Brookhaven. Ale spokojnie, Simon, przygotowałem się, mam wszystkie twoje rzeczy, uciekamy stąd, zanim meteoryt spadnie. Oh my god, ej, dobra, dziękuję, widzę, Teddy, że o nie pomyślałeś. Widzę, na całe szczęście mamy ostatni samolot i na 100% musimy uciec, widzę, z tym Brookhaven, bo jak nie, to wtedy po prostu zostaniemy, ten meteoryt nas dorwie. Nie, Simon, zobacz na to, samolot nam odleciał. O nie, let's go, widzę, zobaczcie, na ten serio się obraca i startuje. I to co teraz, Teddy? Sam, już nie uciekniemy, to padnie nas ten meteoryt. Nie, widzę, jeśli meteoryt serio wyjdzie na Brookhaven, za niedługo, to Teddy, mam pewien pomysł, że masz samochód. Jo, Simon, to jest epicki pomysł, samochody też mogą wyjechać z Brookhaven. Właśnie, let's go, dlatego uwaga, widzę, nie poddajemy się. Simon, zapomniałem, że ten samochód jest taki szybki, plus mieliśmy się zestresowany. Nie, no, Teddy, let's go. Widzę, to jest, o, Teddy, ty przywaliłeś w ten dom. Co się stało? Widzowie, nie dość, że teraz mamy cały rozwalony samochód, bo patrz, że jest tutaj, Teddy, on się teraz cały dymi. To jeszcze zniszczyliśmy komuś dom. Czy ja to dobrze widzę, Teddy, to jest bunkier? Ej, teraz weź odsuń trochę ten dom stąd. I Teddy, tak, to jest to, widzę, zobaczcie, no, to jest jakiś taktyczny bunkier, w którym będziemy mogli to przetrwać tą katastrofę. Dlatego czekaj, Teddy, ja muszę to odkręcić i... Zobaczcie, widzę, i Teddy, to serio się otwiera. I to ten jest idealny bunkier na to, by wlecieć tutaj i przetrwać tutaj akurat apokalipsę meteorytu. Dlatego dobra, Teddy, widzę, wchodzę pierwszy do bunkra i... Dobra, widzę, jak skoczyłem, to widziałem już jest przypadek i Teddy, zobacz na tej, to wygląda jak miejscówka z Brookhaven, taka inna. Ale widzę, to się różni tym, że to jest pancerna. Dlatego w tym momencie, widzę, wziąłem plusy i Teddy, musimy ten bunkier się udekorować, widzowie, czyli przede wszystkim pusty, widzę tutaj najważniejszą rzecz. Jak on widzę z telewizora, żebyśmy po prostu wiedzieli, Teddy, co z tym meteorytem się dzieje, czy z tego bunkra, i dlatego jest godra, widzę, pusty go mniej więcej tutaj, w tym miejscu, jak to się może to zmieni później. I widzę, co jeszcze do tego może ty się przydać, to się w bunkrze. Do tego widzę, postawiłem jeszcze dużo takich kartonów, Teddy, a po prostu wiecie, te kartony, jak ktoś tutaj wejdzie, to nas zasłoniły, coś w tym stylu, dlatego postawiłem tutaj takie kilka grupek tego. Do tego widzę, jeszcze możemy dać taki safe, Teddy, że wiecie, pykam tutaj się stał. Do tego widzę, zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszym, Teddy, czyli zobacz na to, przecież musimy na czymś spać tutaj, dlatego jest godra, położę tutaj dwa miejsca. I Teddy, aby nam szybko czas tutaj mijał, to możemy też taki jeden po prostu automat z grami. Let's go, zobacz na to. I dobra, Teddy, skoro mamy wszystko wyposażone, to ja bym zwrócił uwagę, co mamy w wiadomościach, bo może wiecie, potwierdziło się, że ten meteoryt zawróci, coś dla tych let's go, teraz sprawdźmy. Witaj Państwa w Simon Newsach, informujemy niestety, że ten meteoryt przyspieszył i doleci na Brookhaven już za 10 godzin. Dlatego proszę robić ostatnie zapasy i najlepiej ruszyć szybko do sklepu. Nie no, Teddy, jak to sprawdzić, że ten meteoryt przyspieszył? Simon, słyszałeś, co ten pan mówił? Chodź, musimy zrobić zapasy w sklepie. Hej, let's go, Teddy, jest serio mega dobry pomysł, ale mam już tylko 10 godzin, tak się dobra, widzę, się serio tym stresuję, dlatego teraz trzeba otworzyć ten bunkier, pyk. I Teddy, jest ten problem, bo jeszcze w tym sklepie może być bardzo dużo ludzi, jak teraz tam pójdziemy. Dlatego, let's go, widzę, doszliśmy tutaj sobie, Teddy, co to się dzieje? O nie, widzę, let's go, zobacz na to, nie, to są puste bunkry. To Teddy, znasz na to, to jeszcze starsze osoby się piją o ostatnie jedzenie. Dlatego, dobra, Teddy, let's go, mamy jeden pomysł. Simon, gdzieś twoje pomysły, tam wlatuje i bijesz. Nie, o masz. O nie, widzę, takim sposobem, jak ty nic nie zrobimy. Patrzcie, strzał, uwaga, Teddy, leciutko przejść. O nie, widzę, Teddy, co są pokonane. I patrzcie, teraz to coś tam biją i mnie nie widzą przez, dlatego ja przejdę ten typyk. I zobaczcie na to, widzę ostatnie jabłuszko na półce. Ha, nie tak szybko, dubeczku. Ej, Teddy, jest problem, bo tutaj też ktoś tu jabłko znalazł, co ją zrobić? Jak to co? Zrób to samo co ja. No dobra, widzę, let's go, w końcu trzeba, bo jak meteoryt przywali, to będziemy jedzenie, dlatego to jest moja, bro. O co jest? To nie, ale dostępne, że nie podaje się drugi raz, pyk. Dlatego Teddy, uwaga, serdecznie, bo też nie jest za jabłko. Dobra, i Teddy pokonaj go, i uwaga, bo za to jabłuszko teraz szybko. I Teddy, zdobyliśmy jedzenie, dlatego wstawaj i uciekaj stamtąd. Teddy, zasadzimy to jabłko w bunkrze, będziemy jedzenie na miliard lat. Ej, zaraz, co, mam bunkier, że będziemy uratowani za nimi. O, o, widzowie, Teddy, zapomniałem, jest problem. Każdy chce się schodzić w naszym bunkrze, ale Teddy, my nie mamy miejsca. Gonią nos. Dlatego, widzę, musimy zrobić to co zawsze, czyli Teddy, ja w tym momencie widziałem teraz specjalną rzecz, która potrafi w myślach ludzi. I tutaj wpuścimy tylko tych, którzy wiecie, zachowali się dobrze dla innych, bo wiecie, po prostu oni na 100% nam wtedy bunkra nie zaczęli. Dlatego let's go, Teddy, czekaj, przeskanuję myśli pierwszej osoby, czyli tej pani babci, dlatego let's go. I teraz widzę, sprawdźmy, co ta pani babcia robiła po dowiedzeniu się o tym, że meteoryt leci i ogólnie jak się zachowa i czy może ją wpuścić. Okej, widzę, jesteśmy w głowie teraz tej pani babci. Widzę, zobaczcie na to, niech dopiero skończył mieć wiadomości o tym meteorycie. Zobaczcie, jak jest szokowana. O nie, dobra, nie wiem, co się tam stanie, ale muszę tym biednym zwierzaczkom pomóc bezdomnym, aby miały schronienie. Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, ta pani specjalnie ryzykuje swoje życie, pomóc bezdomnym pieskom. Dlatego
tylko chodź tutaj do obu, siłacze was przygarnie i na spokojnie przetrwamy tę katastrofę. Ej, Teddy, widziałeś to? Jak to był pisk, dlatego pani babciu na 100% pani może wchodzić. Teddy, on uratował moje bezdomne zwierzaczki po prostu, jak się o tym dowiedział, dlatego go proszę wchodzić. Dlatego, okej, dobra, teraz jest czas na kolejną osobę, to tak, przeskoczę jego myśli i sprawdźmy tej, czy on się nadaje. Okej, dlatego jest go widzicem w głowie. Ej, zaraz wie, czy oni się zwalisko na samolot, przecież samolot odleciał już. O nie, samolot odleciał z ludzi bez mnie. Czyli oni się ratują, a mnie dopadnie ten wielki meteoryt. O nie, tak nie będzie. Dlatego uwaga na mecz, gdzie jest samolot i let's go strzał. Zobaczcie, ja to strzeli tą rakietą, mi takie duże w ten samolot i przez on się teraz pali i spada. Teddy, widziałeś to? Teddy, on na 100% nie wchodzi. Widzę, część, że po prostu inni odlecieli tym samolotem i on widzę, był zazdrosny, że ten samolot go nie zabrał i ten samolot strzelił. Dlatego Teddy, ha, nie muszę mówić, co z takimi osobami robimy. I nie wchodzisz. Ale tutaj przywaliłeś. Widzę, mam po prostu poczekać na sceny samolot, albo w sumie tak jak my zrobić bunkier wasy. Dlatego let's go, uwaga, teraz czas na kolejną osobę i przytajmy, co on ma w głowie. Czy możemy go wpuścić do naszego bunkru? Okej, let's go, widzę, zobaczcie, co w głowie teraz tego pana i patrzcie, na Brooklyn jest panika po ogłoszeniu tej wiadomości. A widzę, ten pan, u którego jesteśmy teraz, myślę, on widzę się wkradę tutaj, aby brać bank. Haha, skoro być skończ świata, to co mi szkodzi? O nie, let's go, widzę, zobaczcie, on wysadził safe i zabrał $1 miliard z safe'u, tak się nie robi. No nie, i ty sprawiaj to samo, co wtedy. Widzę, tamto sobie strzela samolot, a ten dobrał bank i nie sobie no Brookhaven. Dlatego wtedy jego też nie sobie możemy wpuścić. Dobra, i widzę, ostatnio zaczęli pan doktor, dlatego let's go, teraz sprawdź, czy jest ten dobry pan doktor, czy taki, co robi złe eksperymenty na ludziach. Dlatego let's go, uwaga, sprawdź, że może wejść. Okej, let's go, widzę, jestem w głowie teraz tego ostatniego pana i widzę, to jest pan doktor i zobaczcie na to, on teraz robi skomplikowaną operację. Aby tutaj życie dał bejkonkowi, zobacz, let's go, wziął tego serduszko i widzę, włożył moje do środka, dzięki temu bejkonek będzie żyć dalej. Tak, Teddy, on może jak najbardziej wejść. Ponieważ widzę, ten pan był dobry, wszystkim pomagał, dlatego uwaga, otworzymy teraz wrota bunkra i widzę, może tutaj wchodzi, nareszcie, proszę się rozgościć. Tutaj, let's go, jak przetrwamy ten meteoryt, co nie? Simon, zobacz, co leci w telewizji. O nie, właśnie, za po ile czasu minę, musimy sprawdzić i wydaje państwa, chyba w ostatnim wydaniu Simon Newsu, ponieważ jest ten meteorytu nie dało się latać i leci prosto w stronę Brookhavena tylko jedna godzina. I dlatego ja się z państwem żegnam i nie wiem, czy kiedykolwiek się zobaczymy. Oh my god, oh my god, oh my god, ty nie słyszałeś to? Widzę, stała jedna godzina tego meteorytu, tylko podobno ty już go widać nad gołym okiem, na to dobra, let's go, widzę, wejdę i ja muszę to sprawdzić. Dobra, i gdzie ten jakiś meteor, bo ja nic nie widzę i faktycznie, co oni mieli rację w telewizji, ten nie widać, go już nadciąga. Dobra, ty wiesz co, chodź już do bunkra, bo to się nie skończy. Nie, Simon, czekaj, czekaj, patrz tam, stoi ciężarówka z rakietami, nie poddamy się bez walki. No nie, dobra, i widzę, ty sorry, pomoc, możesz spróbować, ale ty szybko, byśmy zaczęli wrócić. O nie, let's go, widzę, nie wiem, czy to widzicie, ale ten cały czas leci meteoryt naszą stronę, to dobra, Teddy, odpalę kilka rakiet, tylko jedna, druga, trzecia, pójdź prosto w niego i... Teddy, to nic nie zrobiło, chyba jedynie przyspieszył tylko. No, dlatego, let's go, ty dawaj, ja już wracam do bunkra. Simon, nie, zostań tu, dobra, w to strzelam. Nie, nie, let's go, nie, Teddy, to jest bardzo głupi pomysł, te rakiety mu nic nie robią, on cały czas już się zbliża, Teddy, teraz nie wrócisz do bunkra, no wróć się. Simon, miałeś rację, idę do ciebie. Teddy, mówię, jest serio mega ryzykowny, dlatego let's go, otwieram ten bunker i ja wchodzę. Simon, czekaj do mnie, nie, nie, otwórz. Ej, nie, to. Więc co, Teddy, już się bunker zamknął, uff, teraz cały szczęście go otworzył w tej sekundzie, bo widzę, w tym momencie ten meteoryt właśnie uderzył Brookhaven. Oh my god, widzę, przeżyliśmy! Zobaczcie na to, jestem tutaj normalnie, co prawda, widzę, zobaczcie na to, to, że nie było serii mega mocy, bo Teddy cały bunkry nam rozwalił, jest taki, widzę, już wiecie, taki niefajny. Ale widzę, najważniejsze, że żyjemy, dlatego let's go, widzę, nie wierzyłem tak, że to się uda i mogę w końcu otworzyć ten bunkier i zobaczyć, co się tam stało, ten meteoryt zrobił. Dlatego uwaga, let's go, widzę, otwieram i o nie! Widzę, zobaczcie na ten meteoryt, rozwalił cały Brookhaven, nawet woda tam jest czerwona, on jest tutaj i cały Brookhaven jest rozwalone! I to, co jest, widzę, dziwne po Brookhavenach, są jakieś dziwne, jakby potwory z tego meteorytu. Ale widzę, najważniejsze, że żyjemy. A Brookhaven jakiś czas wróci do normy. Dlatego ja dziękuję bardzo za końca. Mam nadzieję, że to będzie w 14. Dlatego ładnie, to trzymajka.